La 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 la. Czerwca 1922 roku był dniem, który podzielił Górny Śląsk między dwa wrogo nastawione do siebie państwa, Polskę i Niemcy, na zawsze zmieniając oblicze tej ziemi. Podział Górnego Śląska w roku 1922 miał dla regionu wymiar przede wszystkim destrukcyjny. Pewna organiczna całość ekonomiczna, społeczna czy kulturowa, która kształtowała się przez dziesięciolecia, została nagle rozerwana w sposób, no, na pierwszy rzut oka irracjonalny. Linia graniczna przecięła nawet linie tramwajowe. Jadąc w jednym kierunku, można było dwukrotnie przekroczyć granicę polsko-niemiecką. Nowo wytyczona mapa często tworzyła absurdalne sytuacje, w wyniku których setki gospodarstw z dnia na dzień znalazło się po dwóch stronach granicy. Nic więc dziwnego, że ów podział przez długi czas budził w Górnoślązakach skrajne emocje. Ale ten podział miał paradoksalnie także pozytywne skutki, bowiem peryferyjnie położona kraina nagle znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej i władz państwowych. Teraz przez najbliższe kilkanaście lat nie tylko względy ekonomiczne, ale przede wszystkim pytanie o tożsamość będą stanowić o kształcie architektonicznym i urbanistycznym tego regionu. Powodując, że w ciągu kilkunastu zaledwie lat Górny Śląsk z prowincjonalnego pogranicza zacznie się zmieniać w nowoczesną metropolię nasyconą architekturą z kręgu Neues-Bauen, Le Corbusiera i szkoły chicagowskiej. Wszystko to było rzeczywiście kulminacją tego wszystkiego, co w gospodarce, kulturze, myśli, idei Śląska się łączyło. Trudno podobny przypadek znaleźć. Po objęciu swojej części Górnego Śląska ze stolicą w Katowicach, przed władzami polskimi pojawił się poważny problem, nie tylko natury politycznej, ale także psychologicznej. Katowice były miastem na wskroś niemieckim. Nie miały polskiej tradycji, bowiem w czasach, kiedy Śląsk związany był z polską państwowością, Katowic jeszcze nie było. Katowice powstały w XIX wieku jako kreacja pionierów wielkiego przemysłu, przedsiębiorczych ludzi, którzy przybyli tutaj z głębi Niemiec bądź z innych części Śląska. To oczywiście rzutowało na postrzeganie tradycji Katowic przez nowe władze. Dlatego pierwsze próby kształtowania polskiego oblicza Katowic, a tym samym województwa śląskiego, polegały na przeszczepianiu tych wzorów, które uznano za typowo polskie. Obowiązującym stylem pierwszych lat stał się zmodernizowany klasycyzm. Rzecz polegała na tym, że w województwie śląskim nie bardzo chciano i nie bardzo można było nawiązać do tradycji epoki pruskiej. Zresztą wówczas miano coś na kształt idiosynkrazji do tamtej sztuki, który dzisiaj już nie podzielamy, ale wówczas uważano, że trzeba tu stworzyć coś nowego. I nie przypadkiem. Pierwszym znaczącym gmachem, jaki zaczęto w Katowicach budować, był gmach Urzędu Wojewódzkiego. I też nie przypadkiem było, były to lata 1923-1924 rok, że architektura tego gmachu była bardzo mocno osadzona w tradycji architektury polskiej, sięgając do takich elementów jak choćby attyka czy wzory ornamentalne
nawiązujące do tradycji polskiej. Przed architektami postawiono dość trudne zadanie opracowania architektonicznego wyrazu dla siedziby polskich władz pod jednym tylko ideowym warunkiem. Styl gotycki wykluczony, bowiem gmach miał w założeniu być budowlą monumentalną, budzącą respekt, a jednocześnie wywołującym u odbiorcy wrażenie architektury o charakterze narodowym, polskim. Jeśli przyjrzeć się bryle budynku, widać wyraźnie, że ma charakter twierdzy, podkreślony powściągliwą elewacją i bogatą ornamentyką, pełną treści ideowych. Rózgi liktorskie, orły legionów i herby miast. Ta ekspozycja polskości Śląska jeszcze bardziej widoczna staje się we wnętrzach urzędu, zilustrowana góralskimi parzenicami rodem z Zakopanego. Podobna trauma dotyka także niemiecką część Górnego Śląska, gdzie z oczywistych powodów podkreśla się jego germańską tożsamość. Jej architektonicznym wyrazem stał się odwołujący się do czasów Goethego tak zwany styl około 1800. Nawiązano do niego w najbardziej prestiżowym przedsięwzięciu niemieckich Górnoślązaków, jakim była rozpoczęta w 1923 roku budowa luksusowego hotelu i siedziby korporacji niemieckich Haus Oberschlesien w Gliwicach. Dopełnieniem propagandowym wyrażającym niemiecką kulturę narodową były freski zdobiące salę recepcyjną. Jedno z trzech wykonanych przez Adolfa Münzera malowideł przedstawia scenę z wiejskiego wesela, w którego centrum widoczna jest młoda para w tradycyjnych strojach ludowych. Te dekoracje swym nawiązaniem do scen z życia na niemieckim Śląsku miały w czytelny sposób przemawiać do przeciętnego odbiorcy. Haus Oberschlesien, zniszczony podczas II wojny światowej, został przebudowany i dzisiaj pełni funkcję Gliwickiego Urzędu Miejskiego. Ostateczne rezultaty walki na style bywają czasami zaskakujące. Powiem, w 1939 roku narodowy, tyle że czysto germański charakter, dostrzegli w katowickiej twierdzy polskości naziści, adaptując Śląski Urząd Wojewódzki na siedzibę administracji III Rzeszy. Dzieło polskich architektów Wojtyczki, Wyczyńskiego i Jurkiewicza przetrwało II wojnę niemal bez szwanku, ponieważ swoją formą spełniało najwyższe ówczesne standardy budownictwa niemieckiego. Symptomatyczna dla tej walki o tożsamość narodową była budowa po obu stronach granicy gmachów muzealnych ziemi górnośląskiej. Gromadzone w nich eksponaty, od czasów prehistorycznych do współczesnych, miały naukowo udowodnić występowanie na tych terenach osadnictwa niemieckiego lub stosownie polskiego. W odpowiedzi na plany budowy muzeum w polskich Katowicach, w niemieckim Bytomiu po 3 latach budowy powstaje według projektu Oskara Golca Muzeum Górnośląskie. Otwarte w 1931 roku w 10. rocznicę utraty ziem śląskich na rzecz Polski. Prosta i oszczędna sylwetka gmachu została wpisana w przestrzeń dzisiejszego Placu Sobieskiego, stanowiąc część planowanej reprezentacyjnej przestrzeni kulturalno-administracyjnej. W tym czasie w Katowicach trwają przygotowania do realizacji najważniejszego przedsięwzięcia – budowy Muzeum Śląskiego, którego otwarcie miał uczcić z kolei 10. rocznicę przyłączenia Śląska do Polski. Ale czas leczy rany. I temperatura gorącego sporu o tożsamość narodową Górnego Śląska wczesnych lat 20. powoli zaczynała opadać.
wyznaczając w architekturze coraz wyraźniej kierunek na nowoczesność, tę wyzwoloną z narodowych pretensji i radykalną w swej funkcjonalnej formie, tworzącej język porozumienia ponad politycznymi podziałami. Zanim jednak architektura przyjmie tutaj tę międzynarodową formę, będzie posługiwała się czas jakiś jej formą pośrednią, próbując nowoczesności odwołującej się jeszcze jednak do tradycji. Wystarczy przyjrzeć się z bliska wybudowanemu w Katowicach przez Tadeusza Tabeńskiego gmachowi Domu Oświatowego, do niedawna Bibliotece Śląskiej, którego klasyczny ciągle jeszcze kostium zdradza detal, żłobkowane podpory i skubizowane elementy antycznych portali. Podobne wrażenie wymuszonego kompromisu pomiędzy dekoracyjnością a funkcjonalizmem widać wyraźnie w gmachu Syndykatu Polskich Hut Żelaznych, autorstwa Tadeusza Michejdy. Sytuacja zaczyna się zmieniać, kiedy przyjęty został do realizacji projekt budowy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, autorstwa warszawskich architektów Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody. Było to ogromne przedsięwzięcie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i budowlanym, którego skalę przewyższy dopiero budowane za kilka lat Muzeum Śląskie. I mimo że bryła gmachu jest niesłychanie prosta i surowa, zupełnie pozbawiona jakiegokolwiek detalu architektonicznego, budynek nie mieścił się jeszcze w kategoriach funkcjonalizmu. Nazwany przez współczesnych mu Pałacem Szkół Technicznych, nadal nosi metkę na styku. Porównywalne zmiany zachodzą równolegle w architekturze Śląska Republiki Weimarskiej. I okazało się, że podobnie jak tutaj i tam powstawała nowoczesność, tyle że o innym profilu, o innym zabarwieniu, o nieco innym wyrazie artystycznym. To zrozumiałe. Tam żywe były jeszcze tradycje ekspresjonizmu niemieckiego. Przesunięcie w stronę ekspresjonizmu widoczne w gliwickim budynku liceum imienia Eichendorfa, obecnie Politechniki Śląskiej, wyznacza w sposób czytelny nowy kierunek, ciągle jednak jeszcze wyrażający narodowy i duchowy charakter. A jednak, patrząc na tę pełną dynamiki bryłę, trudno oprzeć się wrażeniu, że ostrzem dzioba za chwilę przepruje przestrzeń, ostatecznie dokonując przesunięcia akcentu z treści na formę. Wystarczy tylko ściągnąć tę czapkę z daszkiem. Ale tę czapkę z daszkiem już raz na chwilę zdjęto w Gliwicach, kiedy pojawił się w nich handlujący tekstyliami Erwin Weichmann. Mogę zgadywać, choć to raczej teza niż pewność, że wynikało to z tego, co się działo wówczas na terenie Górnego Śląska, a więc bardzo intensywnej akcji, różnie nazywanej, także akcji cywilizacyjnej, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, dawania nowych szans tym wszystkim, którzy chcieli budować swoją karierę, budować swoją przyszłość i ją wiązać z terenami Górnego Śląska. Wraz z Weichmannem do Gliwic przyjechał największy ekspresjonista niemiecki Erich Mendelssohn, żeby zaprojektować tu swój pierwszy dom handlowy. Ten niewielki sklep z tekstyliami, operujący nieznanym do tej pory językiem awangardy, był zapowiedzią zmian, które w 22 roku były z mentalnych powodów nie do przyjęcia po obu stronach granicy. Do czasu. Próby przeszczepiania typowych wzorców polskiej architektury na ziemi śląskiej nie powiodły się, bo one po prostu były nieme. One nie miały języka, który by mógł poruszyć te sfery społeczne, które żyły na Śląsku. I z tego paradoksu braku własnych korzeni wyprowadzono bardzo twórczo ideę, to wobec tego będziemy budowali w sposób zupełnie nowoczesny, nie nawiązujący do żadnej dawnej tradycji. Po polskiej stronie środowisko architektów tworzy w tym czasie niezbyt liczna grupa bardzo młodych, ledwo upieczonych absolwentów,
przede wszystkim Politechniki Lwowskiej, którzy tu na Śląsku mogą od teraz bez ograniczeń korzystać z możliwości wdrażania idei, dzięki którym nareszcie można wyrzucić w czambuł wszelkie gipsowe naklejanki i zacząć wydobywać efekty z kompozycji brył i mas, z rytmu elementów konstrukcyjnych, z akcentowania ich szczegółów i gry płaszczyzn. Tak rozumianą swobodę tworzenia widać wyraźnie w ascetycznej formie budynku niegdyś urzędów niezespolonych Witolda Kłębkowskiego. Jego bryła, niczym przewrócony gigantyczny prostopadłościan, mocno kontrastował z wszystkimi sąsiadującymi budynkami swoją chłodną, milczącą w wyrazie gładką taflą elewacji. W Katowicach architektura stała się częścią programu ideowego i kulturowego władz wojewódzkich. Podobnego zjawiska gdzie indziej w Polsce nie było. Dla nowych władz sprawą najwyższej wagi byłoby polskość na Górnym Śląsku kojarzyła się z nowoczesnością, z pędem ku górze, z nawiązaniem do amerykańskiego turborozwoju. Dlatego właśnie motyw amerykański szybko stał się wiodącym w urzędniczej propagandzie. Otóż pojawienie się wątku amerykańskiego czy amerykańskości w idei lansowanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach jest czymś bez precedensu w skali nie tylko Polski, ale bodaj czy nie Europy. Śląsk, ta najbardziej amerykańska dzielnica Polski, wyprzedził inne dzielnice pod względem pięcia się ku górze. Powstaje tutaj pierwszy wielopiętrowy budynek, jeden z najwyższych w Europie. Stal jest kośćcem budowli wielopiętrowej, to też nic dziwnego, że Śląsk, ojczyzna stali, pierwszy buduje szkieletowe drapacze. Z uwagą przyglądano się amerykańskim wieżowcom, ale w Katowicach dokonano swoistej transformacji tej architektury. Zachowując konstrukcję, a więc tą całą inżynierskość, tak znakomitą na owe czasy, amerykańską, nie przyjęto jednak tego kostiumu zewnętrznego, ale formę architektoniczną, czysto architektoniczną, dostosowano do form przyjętych przez tą modernistyczną architekturę obecną w tym czasie w Europie, zgodną z tą linią Bauhausu, Le Corbusiera, czy całego tego kręgu nowoczesnych architektów. Wzorem Ameryki budownictwo stosuje i u nas coraz częściej nowoczesne systemy. Obecnie przy ulicy Zielonej w Katowicach wznosi się coraz wyżej szkielet stalowy potężnego 14-piętrowego budynku mieszkalnego oraz urzędów skarbowych budowany przez województwo śląskie według projektu inżyniera Tadeusza Kozłowskiego. Gmach ten o wysokości 50 metrów będzie niewątpliwie pierwszym drapaczem chmur w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Sześć lat później powstaje kolejny drapacz, tym razem w Chorzowie. 1 czerwca 1937 roku zostanie oddany do użytku 10-piętrowy drapacz chmur Komunalnej Kasy Oszczędności w Chorzowie. Ten 46-metrowy wysokościowiec zaprojektował inżynier Tabeński. Jest to na wskroś nowoczesny budynek, do którego budowy zużyto 240 tysięcy ton stali i żelaza oraz ponad milion cegieł. I to jest ten czas, kiedy Śląsk oczywiście konkuruje, stanowi właściwie wizytówkę dla obu państw, a więc dla Polski i Niemiec, w stosunku do siebie, ale także w stosunku do świata. Po drugiej stronie granicy rolę miasta reprezentacyjnego Forpoczty Kultury Niemieckiej na Górnym Śląsku przejmuje Zabrze. Szczęśliwie dla tej jeszcze w 1922 roku największej wsi Europy, sytuacja po podziale otwarła Zabrze na awangardową architekturę z kręgu Neuss-Bauen, która pomimo skromnych środków budżetowych nadała temu miastu wizerunek najbardziej progresywnego eksperymentu urbanistycznego Europy pierwszych lat 30. XX wieku. Skomponowany z prostych brył budynek łaźni miejskiej, zaprojektowany przez Alberta Krawica, czytelnie ilustruje ideę funkcjonalizmu.
Nieotynkowane cegły uczciwie ujawniają budulec, tworząc subtelną fakturę elewacji, dla której jedyną dekorację ceglanych kubusów stanowi rytmika otworów okiennych. Zainteresowanie projektantów do dziś wzbudza rozwiązanie samego basenu. Pływalnię otoczono ulokowanymi na dwóch kondygnacjach drewnianymi boksami z przewieralniami. Szklany, dziś zastąpiony poliwęglanem sufit, doprowadzał do wnętrza konieczną ilość światła dziennego. A specjalna konstrukcja umożliwia dopowietrzanie hali za pośrednictwem podziemnego podpiwniczenia basenu. Podobny obiekt powstaje prawie równolegle w Bytomiu. Z jego pięknej, geometrycznej bryły wyczytać można z łatwością tę przemożną chęć tworzenia zabudowy klarownej, organicznej i nagiej. Bez kłamstwa i gry. Zaliczany do najpiękniejszych przykładów górnośląskiego funkcjonalizmu budynek zabrzańskiej policji, dziś także zespołu szkół, doskonale łączy w sobie dynamikę ekspresjonizmu z surowością wczesnego modernizmu. Spiętrzenie wyważonych w proporcjach brył i subtelna krzywizna ściany wschodniej doskonale akcentują narożnik budynku. Zaprojektowany przez Dominikusa Bema, oparty na konstrukcji stalowej budynek banku, prócz szlachetnej formy, zachował także w prawie pierwotnym wyglądzie oryginalną klatkę schodową, której żelbetowa spirala schodów oplata unikalną już dziś stalową konstrukcję szybu. Jeszcze jeden interesujący zespół obiektów powstał w Zabrzu przy placu Kamilianów. W jego zielonej przestrzeni w szybkim tempie powstały szkieletowe konstrukcje szkoły zawodowej i zakładu opiekuńczego dla starszych mężczyzn. Zgodnie z projektem, plac, będący swoistą zieloną oazą w industrialnym krajobrazie, dopełnić miał kompozycyjnie przygotowany do realizacji przez Bema, lecz nigdy nie zrealizowany kościół pod wezwaniem Świętego Kamila. Niekontrolowana fala uchodźców zza polskiej granicy spowodowała po niemieckiej stronie dramatyczną sytuację mieszkaniową. Tysiące osób w dosłownym znaczeniu nie ma gdzie mieszkać, śpiąc w wagonach kolejowych i barakach. Ta sytuacja zmusza Niemców do rozwiązania tego problemu przy pomocy eksperymentu związanego z poszukiwaniem idealnej formuły dla budownictwa socjalnego. W jakimś sensie to wszystko, co stanowiło tylko intelektualną strawę i dysputę w okresie przedwojennym, a więc masowego budownictwa, nagle okazuje się zadaniem, które jest niezwykle istotne tu i teraz i musi być rozstrzygnięte w bardzo krótkim czasie. Zabrzeńska realizacja osiedla południowego DEWOK odbija w sobie wszystkie postulaty awangardowego wówczas myślenia o budownictwie socjalnym lat 20., któremu funkcja właśnie narzuciła formę. I dla którego punktem wyjścia były niskie czynsze, gwarantujące dostępność mieszkania robotniczym rodzinom. Powstające w tym okresie budynki zakomponowane zostały z prostych, jednakowych brył, ożywianych rytmem okien i balkonów, którym po jednej stronie odpowiada klatka schodowa, a po drugiej kuchnia. Zaakcentowanie kuchni jako podstawowego składnika mieszkania nawiązuje do słynnej zasady krótszych dróg Brunona Tauta, według której mniejsza przestrzeń kuchenna oszczędza kobiecie zbędnego wysiłku i czyni ją bardziej kreatywną i szczęśliwą. Ta zasada wpisana była w rozważania teoretyczne Tauta, wyrażające przekonanie, że nowoczesne projektowanie mieszkań ma moc sprawczą i wpływa stymulująco na wypracowanie nowej kultury mieszkalnej. Musimy mieć świadomość, że władze niemieckie po I wojnie światowej zmobilizowały cały aparat urzędniczy, całe rzesze specjalistów właśnie dla jednego celu, dla zapewnienia ludności, która straciła mieszkania w wyniku działań wojennych, bądź została przesiedlona i także znalazła się w trudnej sytuacji, dla zapewnienia olbrzymiej liczby mieszkań.
powstały organizacje, które miały między innymi na celu wykonanie pewnych badań dotyczących chociażby potrzeb ludzkich, standaryzacji tych mieszkań, wdrożenie w życie nowoczesnych technologii, chociażby po to, żeby te mieszkania, które będą budowane, były zarówno wygodne, jak i tanie, tanie w eksploatacji i w budowie. W budownictwie mieszkaniowym tego okresu obowiązywał program Existence Minimum, według którego został m.in. zbudowany przy dzisiejszym Placu Słowiańskim w Zabrzu zespół mieszkaniowy, w którym dominuje blok o niezwykle wydłużonej formie, manifestujący swoją nowoczesność tak zwaną prawdą materiałową. Gładkie, żelazo-betonowe podpory łącznika podkreślają dostosowanie detalu dekoracyjnego do wykorzystanej przy jego wznoszeniu awangardowej, tak bardzo pożądanej wtedy stalowej konstrukcji. Władze wykorzystywały także to budownictwo dla celów propagandowych. To nie mogła być już architektura XIX-wieczna, eklektyczna, pełna ozdobników. To miała być architektura nowoczesna, prosta, racjonalna, będąca także symbolem nowoczesnego państwa. Kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego przyjęty po niemieckiej stronie mocno kontrastuje z tym, co równolegle dzieje się po drugiej stronie granicy. Województwo śląskie, zaangażowane w rozwój struktur administracyjnych, potrzebuje pilnie mieszkań o zupełnie innym standardzie dla zupełnie innego, bo zamożniejszego mieszkańca – urzędnika. Budowane osiedla urzędnicze mają często charakter willowy. Jego najwcześniejszym przykładem jest osiedle urzędnicze dla chorzowskich Azotów, w którym wyraźnie widać inspirację berlińskim osiedlem Chata wuja Toma Brunona Tauta. W Katowicach przeważającą część urzędniczych mieszkań stanowiły luksusowe kamienice wyposażone we wszystkie niezbędne jego atrybuty. Od systemu centralnie chłodzących lodówek i luksusowych wind z ławeczkami, po specjalnie projektowany design, który we wnętrzach przejawiał się szlachetną prostotą, a na zewnątrz przyjmował często oryginalne, nautystyczne, inspirowane wielkimi transatlantykami kształty. Czasami patrząc na te swoiste statki na lądzie, ma się wrażenie, że za chwilę odezwą się syreny. A nad płaskim dachem, tarasem, jak na górnym pokładzie transatlantyku, wystrzelą w niebo kłębiaste, szaro-niebieskie dymy. Szczególnym przypadkiem działań na rzecz kształtowania nowoczesnego wizerunku Śląska po obu stronach granicy była architektura sakralna. Zarówno w niemieckim Zabrzu, jak i polskich Katowicach. Niemal w jednym czasie, na początku lat 30., powstają dwa niezwykłe i jakże bardzo odmienne w charakterze kościoły. Kościół garnizonowy w Katowicach, budowany w 1931 roku, nie bez kozery pod wezwaniem świętego Kazimierza, opiekuna Polaków w zmaganiach z Moskwą, ma ściśle funkcjonalny rodowód, przywodzący na myśl architekturę holenderską spod znaku grupy De Stijl. To już nie była kwestia nowoczesności, to była kwestia nowatorskości. On nie miał żadnego odniesienia do tego, co w polskiej architekturze sakralnej tego czasu się działo. Jego autorem był młody wówczas Leonidas Darma, jeszcze studiujący na Politechnice Warszawskiej, który zaproponował rzecz niebywałą. Po pierwsze, wykazał niezwykłą umiejętność wykorzystania miejsca, w którym ten kościół miał stanąć, miejsca jak na budowlę sakralną niekorzystnego, był to narożnik ulic, on jak gdyby mieścił się w zwartej, istniejącej już zabudowie. Darma wybrnął z tego znakomicie, tworząc piękną, abstrakcyjną kompozycję rygorystycznych graniastosłupów, wśród których dominuje smukła dzwonnica, zwieńczona ażurową, niczym latarnia nad budówką. Patrząc na to dzieło, nie sposób nie zachwycić się nagą ścianą w całej jej gładkiej piękności. W
tym samym czasie w nowo budowanej dzielnicy mieszkaniowej w południowej części Zabrza wznosi się nowy kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Nikt wtedy nie przypuszczał, że zatrudniony do jego budowy architekt, Dominikus Bem, stworzy dzieło, które nie mieści się w żadnej lokalnej tradycji. Że powstanie architektura, która z jednej strony nawiązuje do bardzo odległej tradycji starochrześcijańskiej, a z drugiej nowoczesna, przypominająca halę fabryczną, milcząco zamkniętą w sobie. Na czym to polega? Otóż kiedy jedziemy ulicą Roosevelta, nagle widzimy wyrastające dwie wielkie wieże, masywne takie bloki, pomiędzy którymi rozciąga się delikatna sieć arkad, zupełnie jakbyśmy wchodzili do jakiegoś rzymskiego atrium. Rzeczywiście wchodzimy na dziedziniec, który poprzedza właściwy kościół, tak jak kiedyś wchodzono do bazylik starochrześcijańskich w Rzymie czasów Konstantyna. Efekt tego jest piorunujący. To jest cały dramat kolorów, który się tam rozgrywa. To przypomina jakąś paryską Saint-Chapelle, jak idzie o wnętrze zorganizowane witrażami, wielkimi oknami przeszklonych szyb, przez które światło dosłownie i symbolicznie pada do środka. Światło słońca, światło dnia, no i w przenośnym rozumieniu to było światło objawienia. Konsekwencją podziału Górnego Śląska była konieczność przebudowy powiązań gospodarczych i komunikacyjnych przy południowo-wschodniej granicy Niemiec. Dla Niemców był to spory problem, ponieważ dotychczasowa stolica Górnego Śląska, czyli Katowice, znalazła się poza granicami. W związku z tym miasta Gliwice, Zabrze i Bytom nagle zostały pozbawione swojego centrum administracyjnego. Z tego powodu w 1924 roku powstała niezwykła, futurystyczna koncepcja Trójmiasta Gliwice-Zabrze-Bytom z reprezentacyjnym City w Zabrzu, która przyniosła w rezultacie mocno wybiegające w przyszłość projekty rozwiązań komunikacyjnych i urbanistycznych. Chodziło o to, aby stworzyć nowe centrum i temu prawdziwemu obszarowi śląskiemu, jak był on wówczas postrzegany przez stronę niemiecką, nadać nowoczesne oblicze, demonstrujące siłę gospodarczą regionu. Eine gewisse wirtschaftliche Stärke dadurch auch zu erhalten. Idea zjednoczenia kilku miast w jeden organizm, który pod względem technologii, komunikacji i gospodarki miał ze sobą współgrać, pochodziła z zagłębia Rury, gdzie pojawiły się podobne tendencje, a jego problemy były w pewnym sensie podobne do problemów Górnego Śląska. Ogłoszony w 1928 roku konkurs zaprojektowania serca Trójmiasta zakładał utworzenie reprezentacyjnego placu z wieżowcem jako symbolem nowoczesnego, zorganizowanego na wzór amerykański City. Na konkurs wpłynęły projekty największych niemieckich architektów, m.in. Paula Bonatza, Maxa Berga i Hansa Pölzyga, którego propozycja najpełniej oddawała charakter przedsięwzięcia.
Jego projekt składał się z trzech niezależnych elementów, wpisujących się w ciasną przestrzeń dzisiejszego Placu Wolności. W centrum założenia znajdował się teatr, którego bryłę tworzyły narastające tarasowo formy kubiczne. Od północy Śródmieście zamykać miała dynamiczna bryła 10-piętrowego wieżowca, którego poszczególne piętra zajmowały kino, sala kongresowa oraz sala posiedzeń i biura magistratu. Elewacje parteru wypełniały duże przeszklenia sklepowych witryn, za którymi w przyziemiu mieścić się miały kawiarnie i winiarnie. W fazie zaawansowanych negocjacji był już od 1925 roku projekt komunikacji między miastami. Względy ekonomiczne oraz zagrożenie szkodami górniczymi spowodowały, że Trójmiasto miała obsługiwać kolej wisząca z wagonami kursującymi co 10 minut. Do tego niestety nie doszło. Raz, że zabrakło środków, no a poza tym już po roku 1933, po dojściu nazistów do władzy, nikt nie był zainteresowany w tworzeniu tych wielkich założeń projektowych, które zostały okrzyczane jako architektura zdegenerowana. Zresztą podobny los podzieliło także Muzeum Śląskie, które zostało naznaczone tym samym określeniem, prawda? Punktem kulminacyjnym nowoczesnego języka, jakim chciano się posługiwać po polskiej stronie, była budowa Muzeum Śląskiego, którego otwarcie w 10. rocznicę przyłączenia Śląska do macierzy miało ostatecznie udowodnić jego właściwą przynależność. Gmach muzeum, zaprojektowany przez Karola Szajera, stanął frontalnie do gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Było to przemyślane posunięcie urbanistyczne, tworzące reprezentacyjne forum, serce Katowic, serce województwa śląskiego. Skumulowanie w jednym miejscu najważniejszych gmachów, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Niezespolonych i muzeum, utworzyło specyficzne miejsce, wytwarzające odczuwalne do dziś niesłychane napięcie symboliczne. W takiej przestrzeni stanął najważniejszy budynek śląskiego dwudziestolecia międzywojennego. Powstał gmach olbrzymi, o niesłychanie nowoczesnej formie, chociaż dalekie już od tego skrajnego modernizmu, ale znakomicie dostosowany do miejsca i do funkcji, jaką miał pełnić. Nie tylko jako składnicy zbiorów muzealnych, ale wszystkim jako budynku mającego podnosić i jednocześnie kształtować ducha tej ziemi. Ducha polskiego, ale i ducha śląskiego. Najbardziej uderzającą cechą projektu Szajera jest całkowite zerwanie z dotychczas uświęconą tradycją budownictwa muzealnego. Budynek widziany z lotu ptaka przypominał lecącego orła. Miał ogromną funkcjonalną bryłę, którą tworzył 8-piętrowy prostopadłościan, skierowany czołem na gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środkowa główna część muzeum, nadwieszona nad przebiegającą ulicą, mieściła sale wystawowe, a jego boczne skrzydła przeznaczono na pracownie konserwatorskie i mieszkania. Jedyną dziś pamiątkę po jego istnieniu. Muzeum, gotowe w połowie 1939 roku do użytku, było tak czytelne w swoim wyrazie, że po rozpoczęciu II wojny światowej zostało prawie natychmiast przez Niemców rozebrane, zamykając rozdział historii, którą architektura właśnie mogła wyrazić najpełniej. Sądzę, że możemy mówić, że żyjemy w jakimś szczęśliwszym okresie, w którym dziedzictwo przeszłości wpisuje się w naszą dzisiejszą współczesność, a my czujemy się tego dziedzictwa spadkobiercami, wdzięcznymi za to, że możemy o tym nie tylko mówić, nie tylko badać i pisać, ale także przekazywać kolejnemu młodszemu pokoleniu, które idzie po nas. La 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 la
Na.